If you want to watch the same video in English, or in Espanol, or in other languages, find the link to it in the description below. Namaste. Dzisiaj porozmawiamy o słownych wędrówkach. Zaczniemy od pytania, co łączy narodową drużynę Holandii, laotańskich mnichów i amerykańskich więźniów? By dojść do odpowiedzi na to pytanie, najpierw zaczniemy od krótkiej opowieści o największym wrogu marynarzy. Release the Kraken! Pomówimy o szkorbucie. Szkorbut to śmiertelna choroba, która jest spowodowana niedostatkiem witaminy C. Jej symptomy są bardzo nieprzyjemne. Zmęczenie, suchość w ustach, wypadanie zębów, gorączka i w końcu śmierć. Szkorbut znany był już w starożytnym Egipcie. Przez tysiące lat wiele podróżników na niego cierpiało, ale stał się prawdziwą zmorą dopiero w epoce wielkich odkryć geograficznych, kiedy europejskie potęgi zaczęły odbywać długie żeglugi. Szacuje się, że w latach od 1500 do 1800 zabił 2 miliony marynarzy. Podróżowanie w tamtych czasach nie było takie romantyczne. Ferdynand Magellan podczas swojej wyprawy dookoła świata w 1520 roku stracił więcej niż połowę swoich marynarzy z powodu szkorbutu. Przez kolejne 300 lat dywagowano nad tym, jak leczyć i zapobiegać tej chorobie, ale dopiero pod koniec XVIII wieku długa 56-dniowa hiszpańska wyprawa udowodniła, że znaleziono lekarstwa na szkorbut. A jednym z tych lekarstw była pomarańcza. Tak oto marynarze zaczęli przeżywać długie wyprawy i od tej chwili żyli długo i szczęśliwie. A teraz odpowiedź na pytanie z początku filmu. Holenderskich piłkarzy, laotańskich mnichów i amerykańskich więźniów łączy pomarańczowy kolor ich szat. Główna bohaterka tego filmiku, pomarańcza, znalazła się w języku polskim dzięki Francuzom. Z francuskiego pomme d'orange. Dzisiaj pomme po francusku to po prostu jabłko. A jabłko z ziemi to pomme de terre, czyli ziemniak. Ale pomarańcza nie pochodzi z Francji. Francuzi zapożyczyli to słowo z języka oksytańskiego, dzisiaj już wymierającego. Ten zaś zapożyczył to słowo ze starowłoskiego, w którym pomarańcza była nazywana melarancia. Ale pomarańcza nie pochodzi z Włoch. Wróćmy do czasów, gdy Europa była spowita w ciemnościach. Arabowie przeżywali swoje złote wieki podbojów i wpływów. W IX wieku muzułmanie pochodzący z północnej Afryki założyli na Sycylii państwo. To z tego państwa do języków włoskich przedostała się arabska nazwa naranć. Podobnie pomarańcza dostała się do języka hiszpańskiego i portugalskiego pod nazwami laranja i naranja. Okej, zawdzięczamy pomarańcze muzułmanom, ale pomarańcze nie były pierwotnie owocami ani Magrebu, ani Półwyspu Arabskiego. Zanim wpływy arabskie doszły do Europy, muzułmanie podczas swoich wielkich podbojów zetknęli się z Persją, którą w końcu wcielili w swoje imperium. Perski stał się prestiżowym językiem nie pierwszy i nie ostatni raz, z którego język arabski zapożyczył mnóstwo słów. Muzułmanie przekazali Włochom właśnie nieco zniekształcone perskie słowo naran. Większość języków europejskich, w tym język polski oraz język farsi, wywodzą się z tego samego języka, języka praindoeuropejskiego, o czym mówiliśmy w jednym z poprzednich filmików. Jesteśmy z Persami braćmi, albo co najmniej kuzynami, ale słowo pomarańcza dostało się do nas okrężną drogą, przez arabskich pośredników. Język arabski ma zupełnie inne korzenie. Należy do podrodziny języków semickich, języków, których gramatyka bardzo się różni od języków indoeuropejskich, takich jak polski czy perski. Ale w każdym razie, pomarańcza nie była pierwotnie owocem Persji. Do języka perskiego pomarańcz dostał się poprzez starożytny język sanskrycki. Wiele języków Indii czerpało z sanskrytu pełnymi garściami przez setki lat. Dzisiaj największy język Indii, Hindi, ma się tak do sanskrytu jak francuski do łaciny. Ale to nie ludzie władający sanskrytem spożywali pomarańcze jako pierwsi na świecie. We need to go deeper. Sanskryckie słowo narang wywodzi się z jakiegoś języka drawidyjskiego. Języki drawidyjskie to pierwotne języki Indii. Gdy w Indiach wylądowały pierwsze zastępy praindoeuropejskich osadników, Półwysep Indyjski miał już swoich mieszkańców. Byli to właśnie ludzie posługujący się językami drawidyjskimi. Dzisiaj w Indiach tymi językami posługuje się nie więcej niż 20% populacji. To właśnie z języków drawidyjskich sanskryt zapożyczył słowo naranga. Dzisiaj na przykład w języku tamilskim spadkobiercy języków drawidyjskich, z którymi kontakt miał sanskryt, na przykład słowo narantam oznacza zapach. W każdym razie słowo, które używamy dzisiaj my Polacy w języku polskim, ma w sobie rdzeń pochodzący z południa Indii sprzed kilku tysięcy lat. Ale to nie znaczy, że pomarańcz był wyhodowany przez użytkowników języków drawidyjskich. Daleko jeszcze?
Najwcześniejsza wzmianka o pomarańczy pochodzi z chińskiej literatury z roku 314 przed naszą erą. Ale kto wyhodował pierwszego pomarańcza? Nie wiadomo. Przyjmuje się, że pomarańcza została wynaleziona gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej. Okej, ale to nie koniec wędrówki pomarańczy. Przynajmniej w tym kierunku. Pomówimy teraz o pewnym słonecznym kraju europejskim. Nazwa Portugalia wywodzi się z łacińskiego Portus Cale, gdzie Portus to po prostu port, a na Cale istnieje kilka skomplikowanych teorii. W każdym razie, tak jak wcześniej widzieliśmy, słowo pomarańcza rozlało się na Europę, dzięki Arabom, pod wieloma nazwami. Naranja, laranja, pomarańcza, melarancia, orange. Ale do niektórych języków pomarańcza przedostała się pod inną nazwą. Do języka weneckiego dostała się pod nazwą Portogallo. Mieszkańcy Wenecji nie wiedzieli, jak nazwać ten owoc, więc po prostu użyli nazwy kraju, który słynął z produkcji tego owocu. Jeśli myślicie, że to dziwne, to pomyślcie, dlaczego my Polacy dzisiaj na to coś mówimy brukselka, a nie kapusta warzywna brukselska. Albo jeszcze lepiej, czemu nie wymyśliliśmy jakiejś oryginalnej nazwy na to? Wenecja podczas późnego średniowiecza stała się potęgą basenu Morza Śródziemnego. Przez jakiś czas miała nawet we władaniu część Grecji. Ale nic nie trwa wiecznie. W końcu utraciła swoją pozycję na rzecz Imperium Osmańskiego. Za początek upadku Wenecji uważa się właśnie utracenie kontroli nad portem Saloników. Turkowie osmańscy zgarnęli to greckie miasto, a wraz z nim, poprzez język grecki, zapożyczyli słowo Portokali. Dziś w języku tureckim pomarańcza to właśnie Portugal. Od Turków słowo przedostało się do Persji, gdzie w międzyczasie słowo Narang, które przedostało się dzięki Arabom do Europy kilka wieków wcześniej, w Persji zaczęło oznaczać inny podobny typ owocu. Dzisiaj oznacza mandarynkę, narangi. A na pomarańczę dzisiaj w Iranie mówi się Portugal. Historia zaskakuje. Tak oto my, Polacy, nazywamy pomarańczę słowem wywodzącym się z południowych Indii, a Persowie, Irańczycy, nazywają pomarańczę słowem wywodzącym się z łaciny. To nam pokazuje, jak wielkie połacie Eurazji były połączone jeszcze przed wielkimi odkryciami geograficznymi. I nie mówimy tutaj tylko o językach indoeuropejskich, w których skład wchodzą polski, francuski, hiszpański, perski czy sanskryt. W euroazjatyckich leksykalnych wędrówkach pomarańczy i wielu innych słów brali udział również przedstawiciele innych ogromnych rodzin językowych, takich jak języki semickie, języki turkijskie czy języki drawidyjskie. Są jednak części świata, z którymi Europa przed odkryciami geograficznymi miała dużo mniejszy kontakt. O leksykalnych historiach związanych z tymi krajami porozmawiamy w innym filmiku. Jeśli zaciekawiła Was historia słowa pomarańcza, to polecam mój filmik o pokrewieństwie języków. Na dole znajdziecie też linki i inne filmiki dotyczące nauki języków obcych i języków obcych w ogóle. Na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji i widzimy się wkrótce.